Nowość od KFD. Koncentraty smakowe do dań i deserów. Kilka kropelek naszego aromatu zmieni twój posiłek w pyszny deser. Zamów i ciesz się smakiem, który znasz z innych produktów KFD. Sklep kfd.pl. Bezlitosny dla konkurencji. Pozdro. Powoli zaczynam drogę do 400 kg po raz kolejny. Tak zaczynam. Co? Suplementy mamy, przedtreningowa weszła. Idziemy trenować. Halo. A pierdolę, do ciebie się zadzwonić, kurwa. A, wyszedłem z Biedronki, zostawiłem pasata pod Biedronką. Nie zapierdolą mi, nie? Nie. Dobra, mam żarcie. Idę do ciebie, kurwa, musimy nakierować. Dawaj, czekam, dawaj. Mam, kurwa, dobre żarcie, szykuj dupę. Tfu, usta, szykuj. Jaki to jest numer na domofonie? Dwa. Dobra, czekaj, czyste. Wybieranie numeru. Dzwoni! Mam dla ciebie bukiet z makreli, kubełek z KFC, jajka, Activie, szynkę parmeńską. Dobra, z taką łapówką to wpuszczamy. I sery pleśniowe będą super sajanki szły, a potem sebastianki do ubikacji. Jak wygląda śniadanie na wyjeździe? Tym razem śniadanie po wrocławsku według wagona. Jesteśmy u naszego wspaniałego kamerzysty Mateusza. Jajeczka 6 sztuk. Wiadomo, cholesterol. To co lubię z Biedronek i w Lidlu bodajże takie kupowałem. Takie oto bułeczki z czekoladą. Sztuk 3. Mega są, wchodzą mi niesamowicie. Jakiś prezydent, jakikolwiek pleśniowy. Szynka parmeńska plus boczek do właśnie jajek. Aha. Bukiet z makreli, który miałem dać Mateuszowi, ale Mateusz mówi, że nie może, bo jest uczulony na ryby. Activia, żeby to wszystko potem ładnie się zamieniło w małe sebastianki. A to nie wiem, a to wziąłem na próbę jakieś wody, niby z kolagenem kurwa, i z magnezem. Ale brzmi ogólnie fajnie, a jak brzmi fajnie, to jest dobre placebo. Na drugie śniadanie standardowo lecimy po zdrowej żywności, czyli zdrowy kurczak w zdrowej panierce. Z KFD, z KFC, z K, z UFC, z K, no, z KFC. I do tego, co lubię najbardziej, czosnkowy. On mi wchodzi chyba najlepiej z tych wszystkich sosów. No mam tu jeszcze inne, na próbę dostałem, co prawda kebab jest trochę dla mnie za ostry. Ketchupu i barbecue nie próbowałem, ale barbecue Michał Żądło poleca, także będę próbował. Co? Idę smażyć jajka. Tyle. Poczuć do jajeczek. Niby miała być jajecznica, ale nie było w boczku w kostce. Był w paskach. Dlatego wziąłem tak i na to po prostu wrzucę i zrobimy coś a la sadzone. Też będzie dobre. A co tu się smaży? Sałatka bez glutenu, taka najlepsza w wersji low carb. No lepsze chyba nie znam. Jedyne węgle do śniadania, jakie będą, bardziej do drugiego śniadania, to będą właśnie moje słodkie bułeczki. Cała reszta, jak widzicie, makrelka. Ogony zostawiam zawsze dla Sebastiana. Koty lubią ogony. I tyle. Bierze się do jedzenia, Grzegorz.
drugie śniadanko, wspomniane wcześniej. Bułeczki z czekoladą, Activia, żeby te Sebastianki były takie fajne, śliskie i wypadały. I mleczko do tego. A jeżeli wiem, że jem za dużo i muszę się jakoś powstrzymać, zawsze mam podkładkę z Sebastiana i co na niego spojrzę, to mi się kurwa odechciewa jeść. Następny posiłek dzisiejszego dnia. Kubełek. Dziubłem do niego już co prawda, dwa zjadłem. Zostało 28 skrzydełek. Przeważnie taki kubełek mam na raz. W sumie ostatnio nam zeszło na szkoleniu. Jak byłem z Sebą, to taki kubełek zjadłem na raz. Więc teraz myślę, że też pójdzie na raz. Do piwka idealnie. Siema Arturku, powiedz mi, bo nagrywamy tutaj właśnie do KFD i muszę wiedzieć, co będziemy dzisiaj spożywać, żeby wliczyć to w makro. Żeby wliczyć to w makro, no Jack Daniels, myślę, że będzie idealnie z tego pasował. Jack Daniels, nie z tych rzeczy miałem na myśli, z rzeczy do jedzenia, co tam żona przygotowała. Do jedzenia, karkuwa się zrobi dobra, zrobią się jaja z majonezem, kurczak sweet chili, rolaczki szynkowe z mascarpone, także moja żona się stara, żeby było dobrze i makro na pewno nam się będzie zgadzać, Grzesiu. A Jack Daniels na lodzie czy na sprajcie? No na lodzie, na sprajcie, na czym chcesz, nawet na coli, ale wiadomo, że zero. Dobrze, ja będę u ciebie do godziny. Widzimy się za niedługo. No. Pozdrawiam, hej. No, na razie. Także jak widzicie, spożywać będziemy Jack Danielsa, jak to Artur powiedział. Chociaż można to wliczyć w makro, można, bo będzie ze Sprite'em. Nie pamiętam, co tam już mówił z posiłków, ale będzie tego dużo. Zanotuję sobie i wliczymy w całkowite makro. I będziemy mieli całe podsumowanie z dnia jedzenia wagona. Tyle. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro.